Radny Wojciech Pająk podczas środowej sesji wygłosił emocjonalną mowę, w której apelował o prawidłowe żywienie dzieci i młodzieży w suwalskich placówkach oświatowych. Prawidłowe żywienie w placówkach oświatowych, w których dzieci przebywają nawet kilka godzin dziennie, ma wpływ na ich zdrowie zarówno obecnie, jak i w przyszłości. I właśnie o nawykach żywieniowych powinniśmy dzisiaj myśleć i rozmawiać w kontekście zdrowia dzieci. Ostatnia sprawa cukrzycy, tak, u dzieci dosłownie kilka dni temu mówiliśmy o badaniu dzieci pod tym kątem. Ale proszę Państwa, epidemia otyłości u dzieci jest faktem. 1/3 ośmiolatków dotknięte jest nadwagą lub otyłością. My, dorośli, możemy sobie nawet w aplikacji telefonicznej ustawić diety, a nasze dzieci w przedszkolach i szkołach takiego wyboru nie mają. Mówił, dodając, że to samorząd jest za to odpowiedzialny, bo to samorząd powinien wdrażać w swoich placówkach zalecenia Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej i ministra zdrowia. No, jesteśmy na Suwalszczyźnie, województwo podlaskie, tutaj rządzi na talerzu, proszę Państwa, krowa, świnia i ziemniak, tak mówiąc wprost. Zróżnicowanie tej diety jest dosyć trudne. Niektórym się udaje, tutaj się uśmiecham do pana przewodniczącego, Świętosiej i tego typu imprezy pomagają rzeczywiście pokazywać, jak różnicować dietę, ale no, mamy dużo mleka, mamy dużo mięsa, a dostęp do owoców i warzyw być może na naszym rynku jest bardziej ograniczony. Jak to zrobić, jak skrócić łańcuchy dostaw od rolników, to jest na pewno zadanie tutaj dla posłów, dla senatorów, czego życzę bardzo serdecznie, żeby udało się to poprawić w naszym kraju. Natomiast jadłospis stołówek szkolnych i przedszkolnych w Suwałkach powinien być dostosowany do nowych wytycznych żywieniowych i aktualnej wiedzy o żywieniu człowieka. Jak wskazał, szczególnie młodzi rodzice dzieci w wieku przedszkolnym oczekują dzisiaj od samorządu poważnego potraktowania wskazań żywieniowych dla najmłodszych Suwałczan. Naprawdę dosyć już uwag, że znowu napoje są słodzone cukrem, że znowu jakieś pierogi leniwe zapychające, czy non-stop białe pieczywo. Proszę Państwa, świat się zmienił, poszedł do przodu i jeśli my chcemy młodych Suwalczan tutaj przyciągnąć, musimy im zaoferować w przedszkolach i żłobkach, których mamy coraz więcej, naprawdę zdrową żywność. Także biorąc pod uwagę potrzebę równości dostępu do usług publicznych, wydaje się konieczne zapewnienie wyboru jadłospisu dzieciom w suwalskich szkołach i przedszkolach. Uwzględniając dietę bezmleczną, dietę wegetariańską oraz wegańską. O tym, że diety wynikające z zaleceń lekarskich, bezmleczne, bezglutenowe czy pozbawione innych alergenów są w szkołach respektowane, poinformował radny Zborowski-Weichmann. Sięgnęliśmy do losowo wybranego jadłospisu przedszkolnego i znaleźliśmy w nim każdego dnia po 5 porcji warzyw i owoców oraz precyzyjny wykaz alergenów występujących w menu. Było również pieczywo inne niż białe. Porównaliśmy też zalecenia zawarte w rozporządzeniu ministra zdrowia z analizowanym jadłospisem. O ile nie jesteśmy w stanie sprawdzić gramatury cukru lub soli w posiłkach, to codzienne wykazy posiłków te wymagania spełniały. Rozporządzenie jednak nie zobowiązuje placówek do oferowania diet wegańskich czy wegetariańskich. W niektórych przedszkolach w kraju są one jednak na żądanie rodziców wdrożone. Tymczasem dyskutujący od lat eksperci nie są zgodni co do stosowania tego rodzaju diet u dzieci.